Dzień dobry, dzisiaj chcielibyśmy zabrać Państwa do Mysłowic na montaż naszej instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW. Instalacja jest o tyle charakterystyczna, że będzie rozdzielona na dwie instalacje. Tutaj, gdzie się znajdujemy, na dachu płaskim mamy 18 paneli longi oraz na dachu skośnym budynku mieszkalnego będzie zamontowane pozostałe 10 paneli. Jesteśmy w trakcie drugiego dnia montażu, instalacja jest już na dachu, panele również są zamontowane na stelażu, natomiast cała instalacja nie jest jeszcze podłączona do sieci. Panele fotowoltaiczne, jakie zastosowaliśmy na tej instalacji, to panele longi o mocy 350 W, charakteryzujące się wysoką wydajnością. Tutaj wydajność przez 25 lat nie spadnie tych paneli poniżej 84,5% mocy początkowej. Kolejna rzecz, o której chcieliśmy wspomnieć, to są dotacje, bo często dostajemy zapytania, jakie mamy na ten moment obecne dotacje. No więc przede wszystkim dla wszystkich działa program Mój Prąd, program rządowy, w którym możemy otrzymać 5000 zł dofinansowania do naszej instalacji. Natomiast pozostały koszt instalacji możemy uwzględnić w naszym rozliczeniu rocznym PIT, gdzie dostaniemy na właśnie koszt instalacji ulgę termomodernizacyjną w wysokości 19%. Poza tym funkcjonują również gminne, lokalne dofinansowania, czy to z budżetu miast bądź budżetu europejskiego, w których możemy uzyskać nawet do 90% pokrycia kosztów naszej instalacji.